Znajdujemy się właśnie w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Zastanawiacie się pewnie, co to jest. Otóż od ponad 100 lat naukowcy zastanawiają się nad tym również. Najprawdopodobniej rzeźba ta przedstawia nas, Europejczyków. Fenomenem jest to, że została wyrzeźbiona ponad 150 lat temu przez człowieka z Afryki. Niesamowite, że łódka obrazuje przenikanie się kultur, a przecież migracje sprzyjają tworzeniu się zjawiska multikulturowości.